Gdzie? No. I na początku, jak kiedyś chciałem go do fora pożyczyć, bo chciałem zobaczyć, czy pójdzie mi na kompie tak okej, żebym dobrze sobie grał. I po prostu chciałem zobaczyć, czy mi się spodoba, takie wiesz, godzinkę, co nie? To nie chciał mi dać wtedy konta, bo mówi, że nie pożycza kont. Ja mówię, no kurwa, słabo trochę, nie? Że po prostu nie zmienić hasła na chwilę, bym wszedł do sobiennego do fora, godzinkę bym pograł i bym powiedział, okej, dzięki. No ale no dobra, nie będę go zmuszał. No i kurwa, on musiał dostać CS2 i ja się zdenerwowałem, bo wiedziałem, że on nie da nikomu zagrać. A dostanie CS2, to jakby Kapi dostał betę GD22. Taką, wiesz... Nie, nawet bardziej. I... Kapi by nie dał, Kapi by nie dał, po chuju. Ta? Nie, mi się wydaje, że Kapi by dał. Nie dałby, myślisz? Dałby, dałby. No i wiedziałem, że Maciek nie da i się wkurwiłem, bo wiem, że jakby Oscar dostał, jakby ktokolwiek dostał, to by dał każdy mu wejść, bo kurwa to jest... Tak rare to dostać, tak mało osób graczy, tak mało osób to dostało. Ciekawi mnie, jaki faktor jest tego, jak oni dawali. Jakby oni po prostu... RNG. Totalnie. Nawet nie, RNG. Na pewno nie jakoś RNG. Może RNG. Osoby, które dużo kupiły gierek na Steamku? Nie, dostawały normalnie konta 10 godzin... Jedna osoba na stream. 10 godzin w sesie, pierwszy poziom Steam. Zadowol, czemu Maciek dostał, bo Maciek tam ma 5 PESELi. Far. Dawaj. Oglądał ktoś Secret Invasion? Czekaj. I drunk drive. Why is this so stressful? Thank you, I beat it. Ja muszę dopowiedzieć historię, żeby nie było na klipie, że jest źle. Maciek się na końcu nawrócił i dał nam dostęp do bety CS2, jest ending. Świetny. Ja powiem. Chciałem powiedzieć, że te 5 PESELi to, że to był żart o tym, że jest gruba, ale nie wyszło, panowie. Ha, 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 ha. Quick, quick, quick.